Cześć kochani, nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie informacje znajdą Państwo pod tym filmikiem. Tam również znajduje się opcja do subskrypcji kanału. Jeśli Państwu się filmik podobał, to zachęcam do łapki w górę, do dania komentarza. Może również, jeśli Państwo chcą być ze mną na bieżąco, nacisną również dzwoneczek, więc wtedy pokaże Wam się informacja, kiedy jest następny filmik. Także ja już z tego miejsca za wszystkich subskrybentów i za to, że spędzacie ze mną czas na odsłuchiwanie tych filmików, bardzo serdecznie dziękuję. Staram się dostosowywać do Państwa na takie tematy, jakie Państwo interesuje, więc dzisiaj będzie na prośbę jednej ze słuchaczek mojego kanału film poświęcony temu, jakie są metody do przetrwania w życiu z narcyzem. Jeśli oczywiście my musimy trwać w tym związku, nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby go opuścić, żeby to przerwać, co by było oczywiście, kochani, najlepsze. Ale, kochani, nasze ciało składa się nie tylko z mięsa, ale również z krwi, a nasz umysł składa się z naszych marzeń, z naszych snów, z naszych jakichś wyobrażeń o tym, co chcielibyśmy w życiu, jakby wyglądała nasza przyszłość. I nie zawsze mamy dobry kontakt z rzeczywistością, która nas otacza. I to, co płynie z zewnątrz do naszego mózgu, nie zawsze współgra z tym, co my mamy w naszym głowie, jeśli chodzi o nasze zmysły, marzenia, to, co byśmy chcieli. I właśnie to powoduje, że my jako ludzie nie uczymy się z naszych doświadczeń, tylko niestety z naszych traum. I właśnie z naszych traumatycznych przeżyć, z tego, co nas bolało, z tych naszych ran. I tu się odzywa niestety nasz, jeśli mieliśmy jakieś w przeszłości życie, czy związek z jakimś narcyzem, ktoś uczestniczył w naszym życiu, kto był osobą o wysokim zarysie narcystycznym, może jakoś psychopata, tutaj on zawsze będzie się odzywał, bo psychopata, narcyz żyje zawsze w naszych ranach. My nie widzimy świata czarno-białego, tylko my widzimy świat kolorowy z narcyzem, jeśli żeśmy się jeszcze w miarę ani w zdrowy sposób od tego nie uwolnili. A kochani, to jest mega trudne. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że zawsze jest coś, czym on włada w naszej psychice. To jest taki substytut, który powoduje, że my dalej w tym trwamy. On po prostu jeszcze, my na tyle nie jesteśmy, nasz mózg zdrowy i nasze zmysły zdrowe, nasze marzenia. On nie opuścił naszego życia, bo on zawładnął właśnie naszymi traumami, naszymi ranami, naszymi tym, co nas boli, bo on świetnie wyczuwa, gdzie ma nacisnąć, na jaką część nas musi nas dobić, żeby nami zawładnąć. Kochani, ale zaczynam od pierwszej metody, którą jest najlepsza, to odejście. Niestety muszę to powiedzieć, że najlepiej by było zerwać kontakt, nie mieć żadnej opcji kontaktu, nawet połowicznego, nawet przez jakieś osoby, po prostu ono, żeby ani, bo to może być również ona, nie wchodziły w żaden sposób w nasze życie. Ale to jest ciężkie, bo jeśli na przykład dojdzie do rozwodu, to dobrze jest komunikować się tylko przez adwokata, ale gorzej jest, jak mamy wspólne dziecko. To często dziecko jest jakby taką łączącą nas więzią z tym psychopatą i niestety trudno jest go wtedy, czy narcyzem, trudno jest go wyrzucić z naszego życia. Następny filmik będę robić o aliencji rodzicielskiej, to też jest bardzo ciekawe. To dobrze jest znaleźć sobie w tej sytuacji jakiegoś mediatora, który powoduje, że my nie będziemy mieli z niego kontaktu. Nie będziemy opowiadać mu o żadnych sferach swojego życia, tylko to, co niezbędnie dotyczy dziecka. Kochani, bo jeśli to jest praca, jeśli to jest przyjaciel, to da się to zmienić i należy to opuścić. Ale jeśli, kochani, się tak nie da, to opowiem teraz o tych rzeczach, których możemy zrobić, o tych metodach, które my możemy zastosować,
ale nie chciałabym, żeby Państwo zbyt długo to stosowali, ze względu, że opowiem o tym na końcu filmu, co z nami się stanie, kiedy my jeszcze nie jesteśmy gotowi na to odejście i zerwanie całkowitego kontaktu. To pierwszą rzeczą, no w sumie drugą, jak już nie możemy odejść, to jest to, że możemy minimalizować nasze odpowiedzi na zaczepki narcyza lub osoby psychopatycznej. To znaczy odpowiadać krótko i na temat, tak lub nie, lub to może być pojedyncze zdanie. Ale jeśli to jest nasz partner, to nam będzie ciężej. Chyba że to jest kwestia rozwodu i już jest wszystko powiedziane, że dalej już nic nie będzie. Tak, to się sprawdza w formie tak na stopie przyjacielskiej, na stopie zawodowej, że my możemy krótko i na temat odpowiedzieć, stricte nie wchodząc w żadne dłuższe rozmowy, tłumaczenie się, dlaczego tak odpowiedzieliśmy, a inaczej. Nie wchodzimy w żadne animacje z taką osobą, która nam zagraża. Dlaczego nie wchodzimy? Bo po jakimś czasie nawet możemy się wydać mało atrakcyjny dla tego narcyza i wręcz on stwierdzi, że my nawet może jesteśmy troszeczkę nie przygłupi, nie powiedziałabym, że mniej inteligentni, ale my nie chcemy rozwijać tematu, więc on po jakimś czasie, bo on jeszcze trochę będzie próbował, jak nie z tej strony, to z drugiej strony, on przestanie się nami interesować i pójdzie po prostu do innej ofiary. Bo on nie będzie miał substytutu od nas, takiego zapewnienia tego, co on potrzebuje. To znaczy nie wyciągnie od nas zasobu, który jemu jest potrzebny. Więc kochani, ta minimalizm odpowiedzi, to jest taka druga forma. Trzecia forma to jest zmiana kierunku. To znaczy, zmiana kierunku, że z tego, że my nie czujemy się ofiarą, tylko jeśli chodzi o tego narcyza, znajdujemy sobie wspólnego wroga. To znaczy, musimy przyjąć takiego wroga, jaki ma narcyz czy psychopata. Może to być jego na przykład szef, to może być sąsiad, to jest ktoś, kto po pierwsze narcyz nie lubi lub psychopata nie lubi. My musimy się do tego dostosować. To nie może wyjść z naszej strony, że my tam nie lubimy Kaśki, Zośki, czy Józka, czy Franka, tylko to musi być osoba, którą nie lubi narcyz. I wtedy tak jakby stajemy po jego stronie i mamy wspólnego wroga i on nie rusza nas, tylko cały czas dobijamy niestety tą inną osobę, dając tak jakby poczucie przynależności, że narcyzowi, że my jesteśmy po jego stronie. To może być nawet teściowa. No, narcyz czy psychopata nienawidzi wielu ludzi. Inną metodą jest takie odzwierciedlenie, odbicie tego, co robi narcyz. Narcyz krzyczy, my też krzyczymy. Narcyz na przykład kłóci się z kimś, my też się kłócimy. Narcyz nam czegoś zabrania, my też mu zabraniamy. Narcyz na przykład interesuje się kimś innym, żeby wzbudzić nas zazdrość, my też to robimy. Po co to robimy? Żeby ekskalować jego uczynki. I jeśli chodzi o samoświadomość, to narcyz nie ma tego, ani psychopata tego nie ma, ale jak my to robimy to samo co on, to dochodzi do jego głowy taki dysonans, że on może robić źle, bo my też tak robimy. My nie jesteśmy ofiarami, tylko dostosowujemy się do jego czynów i też go tak jakby nie popieramy, ale też robimy, więc on znowu nie dostaje tego, co potrzebuje i powstaje jego w głowie interakcja zwrotna, że nie, on się wycofuje, żebyśmy się wycofali. Następną metodą to jest wspólna psychoza. To jest bardzo, może być niebezpieczne i wyniszczające nas. Można to nazwać również syndromem sztokholmskim. To jest wspólne celebrowanie wspólnych urazów, wyolbrzymianie wszystkiego, co narcyz robi. To znaczy tak, że to my cierpimy i on cierpi. To jest tak jakby
podsysanie swojego bólu, można było porównać, to prowadzi do takiego szalonego pomysłu, bo trudno będzie to zatrzymać, jeśli pójdziemy tylko tą metodą. Inna metoda to jest również zapewnienie wysokiej jakości zasobu, którego potrzebuje narcyz, to znaczy uwagi. Jeśli na przykład narcyz mówi, że on sobie świetnie z czymś poradził, no to my mówimy: o, ty super jesteś, ty naprawdę sobie szalenie, w szybkim tempie o tym poradzisz, ty jesteś wielki, tylko dlaczego ci zajęło to tak długo czasu? Ja myślałam, że to szybciej dojdziesz do tego. No, to on dostaje coś, czego potrzebuje, ale jednak na końcu jest coś, co spowoduje jego lekki niepokój. Dlaczego my powiedzieliśmy, że on mógł sobie poradzić to szybciej, że my wierzyliśmy, że on sobie poradzi, że on to mógł jednak zrobić w krótszym czasie? Powstaje w jego głowie taki zapalnik. On nie wie do końca, co się dzieje. Bo w jego, on czerpie również zasoby z naszych pozytywnych aspektów, jak i negatywnych. Jeśli my go powiemy mu, że on jest w danej dziedzinie najwybitniejszy i my wiemy, że on sobie z czymś poradzi i że to mógł jednak zrobić w szybszym tempie, to jest dla niego pozytywny taki feedback, ale jak na przykład powiemy psychopacie czy narcyzowi, że my bardzo się go boimy, że my uważamy go za niebezpiecznego człowieka, to dla niego to też jest zasób, którego on potrzebuje, bo do jego mózgu dochodzi informacja na temat tego, że my się go boimy, że on nami włada, bo strach też powoduje, nasz strach oczywiście powoduje u niego rośnięcie jego cech, których on od drugich osób potrzebuje. Ta jego władcza postawa wzrasta, więc on czerpie i pozytywy z negatywnego charakteru i czerpie pozytywnego aspektu sprawy. Więc jeśli my będziemy dostarczać mu to, czy w pozytywny sposób, czy w negatywny, on będzie rósł. Ale co się z nami wtedy stanie? Ale tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć, że my dostarczamy narcyzowi takiej narkotyku, którego on potrzebuje, to właśnie tego zasobu wzrastania tej uwagi naszej i to, że jego ego jeszcze bardziej jest podwyższone i my jesteśmy takim dealerem. I to wtedy my możemy określić, ile ta nasza dawka zasobu, jego potencjału będzie kosztowała. Jego będzie kosztowała. Bo my z czasem nauczymy się, że ten pozytywny i negatywny aspekt będzie naszym asem w rękawie. Innym, i to już jednym z ostatnich form i metod radzenia sobie w życiu z narcyzem, to jest zatrzymanie tego wszystkiego, o czym teraz powiedziałam. Dawanie zasobów narcyzowi pozytywnych i negatywnych i zabranie tego. To znaczy, że na moment są ciche dni, jest między nami komunikacja, ja mu daję pozytywne i negatywne komentarze. Na 4-5 dni zabieram to. On nie wie, co się dzieje. On się zastanawia, że ktoś robi tak jak on, przyciąga i odpycha. Tak można być w każdej sferze naszego życia. I w zainteresowaniu, i w tym, że my mamy dobrą komunikację, że mu na przykład w aspekcie finansowym pomagamy, później przestajemy. Zaczynamy troszeczkę robić tak jak on. Kochani, co to powoduje z naszą psychiką? To, że my po jakimś czasie robimy tak, jak robi narcyzm. Tu bardzo pokazuje się, takie powiedzenie zadziała, że my z kim przystajesz, takim się stajesz. Ty zaczynasz żyć jego metodami. I ty zaczynasz po jakimś czasie być taki,
jak ta osoba, której tak naprawdę była naszym oprawcą, więc często ofiary stają się również oprawcami. Jeśli osoba długo tak żyje, w taki sposób i nauczy się tych metod, o których ja dzisiaj powiedziałam, jak powiedziałam je w taki okrojony sposób, bo też mam takie trochę poczucie winy, że jak ludzie się tego nauczą, to do tych narcyzów bardzo nas ciągnie. To jest gorsze dzisiaj niż koronawirus, ale od tego nie ma kwarantanny, tylko ludzie... Ja nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, dlaczego ci narcyzi nas tak bardzo przyciągają. To trzeba się zastanowić, dlaczego my chcemy tego kolorowego świata, tego, żeby ktoś nami zawładnął. Ja staram się pokazać te wszystkie mechanizmy. Ja ich rozpoznaję praktycznie od razu. Ja nie wchodzę w żadne koleżeństwo, w żadnych znajomych, gdzie osoba jest o dużym zarysie narcystycznym. Ja mam już radary już na cały świat, jeśli chodzi o zewnętrzną stronę naszego, mojej społeczności. I staram się to Państwu przekazać, żeby Państwo też mieli radary, bo staniemy się takie, jak ta osoba, która nas skrzywdziła. Kochani, taka osoba, która uwolniła się od narcyzy, to jej trauma jest bardzo podobna do stresu pourazowego, że ją się bardzo długo leczy, a są dwie rzeczy, które są trudne do przywrócenia przed stanu, kiedy się spotkało tego narcyza. To jest zaufanie do drugiego człowieka, jak i empatia. My już nigdy możemy nikomu nie zaufać w takim stopniu, jak kiedyś ufaliśmy ludziom, zanim na naszej drodze pojawił się narcyz. Jeśli chodzi o empatię, to u nas powstaje taki deficyt, który już nigdy nie wraca do tego samego poziomu, co przed spotkaniem narcyza. Kochani, jest nam wiele osób, które były ofiarami narcyzów i żyły z nim dużo lat i one później w dużym stopniu same nie widzą tego, że również stały się w dużej części osobami, którzy mają bardzo duży zarys narcystyczny, bo one się nauczyły radzić sobie. To jest tak, jakbym ja Państwu taką broń troszkę dała, ale ja ufam temu, że Państwo przez długi czas nie będą żyły z taką osobą, która Was tak naprawdę pozbawi tego, co jest w Was najpiękniejsze, tego, co jest w Was najlepsze. Bo Wy, żeby przetrwać, musicie tą broń odwrócić w drugą stronę, żeby uratować siebie. W każdych tych metod trzeba mieć świadomość tego, że ja to robię przez krótki czas i tylko w stosunku do tej osoby. Ja nie uczę się tego wykorzystywać zawsze, żeby to stało się moim sposobem na zdrowych ludzi. Bo wszyscy, kochani, nie jesteśmy narcyzami i w dużym stopniu ja ufam temu, że no, ludzie nie są aż tak źli, jak ich nieraz świat kreuje. Ja chcę wierzyć w to, że ludzie są jednak osobami, przynajmniej starają się żyć tak, jak należy i są osobami zdrowymi, choć patrząc, że często jesteśmy tak uwikłani i wychowywani w domach, które pozostają wiele do życzenia. Kochani, ja Was jeszcze raz proszę, wykorzystujmy te tylko metody przez krótki czas i starajmy się zawsze wracać do tej pierwszej metody. Zerwać kontakt, nie utrzymywać kontaktu z narcyzem czy psychopatą, bo pozbawi nas to tego, co mamy w nas najlepsze. A zaufanie trudno się odbudowuje. Sami Państwo wiedzą. Stracić je można bardzo szybko, ale odbudować jest bardzo ciężko. Kochani, zdrowe osoby mają rozwinięte wszystkie rzeczy, które są żywe w człowieku, które są niematerialne, które powodują, że jesteśmy ludzkimi osobami, które mamy ludzkie odczucia, mamy zaufanie, mamy empatię przede wszystkim. To nas odróżnia od tego, że nie jesteśmy psychopatami, bo oni ich nie mają, ani typowy narcyz też nie ma empatii, on jest tego pozbawiony. Więc dbajmy o to, co jest w nas żywe, ludzkie
I proszę, nie wykorzystujcie tych narzędzi zbyt często i zbyt długo. Kochani, jak zawsze, dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia już niedługo. Wszystkiego dobrego, kochani. Uważajmy na narcyzów i na psychopatów, bo jest ich niestety bardzo dużo. Wszystkiego dobrego.